Minęła 19. Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Donald Tusk padł na kolana przed Władimirem Putinem i rozbroił Polskę. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu, nie zasługuje na kolejną szansę, informuje Prawo i Sprawiedliwość w nowym spocie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę offsetową do kontraktu na zakup śmigłowców Apache. Ceremonia odbyła się w zakładach Boeinga w Arizonie. Amerykańska organizacja scenarzystów osiągnęła porozumienie z głównymi studiami filmowymi i producentami. Tym samym po 146 dniach scenarzyści zakończyli strajk, który paraliżował fabrykę marzeń. Zaczynamy od najnowszego spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. PiS zarzuca PO i Donaldowi Tuskowi, że nie szanuje Polski Wschodniej i wyborców głosujących na tę formację. Chodzi o ujawnione plany strategiczne zakładające obronę jedynie połowy Polski. Łukasz Żmuda. Dzisiaj dwie zagadki. Pierwsza. Jak nazywa się człowiek, który chciał połowę Polski, miliony ludzi, tysiące miejscowości zostawić w pastwę rosyjskich zbrodniarzy? Tak, to Donald Tusk. W najnowszym spocie wyborczym premier Mateusz Morawiecki przypomniał plany obronne z 2011 roku, zatwierdzone przez rząd Donalda Tuska. A jak powinno wyglądać logo jego partii po odkryciu planów Platformy Obywatelskiej? I to wcale nie jest śmieszne, bo oni znowu chcą rządzić. To są niebezpieczni ludzie. Szef rządu podczas wizyty w Akademii Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie przypomniał, jakie było podejście Platformy Obywatelskiej do sił zbrojnych. W czasach Tuska z terenu jednostki w Dęblinie wydzielonych zostało kilka willi i sprzedanych oficerom. Dzisiaj one są tutaj cały czas oczywiście w pobliżu, mieszkają sobie tam prywatni ludzie. Tak następowała wyprzedaż majątku również wojskowego. Oprócz Dęblina prezes Rady Ministrów odwiedził inne miejscowości w województwie lubelskim. Dębę, Skoków, Gościeradów i Kraśnik. Dęblin miał też paść ofiarą, podobnie jak całe województwo lubelskie. Znaczna, ogromna część Polski miała paść ofiarą ruskiego ataku, dlatego że nie mieli pieniędzy, nie wierzyli w polskie siły, nie wierzyli w polską armię. Nie inwestowali w polską armię i dlatego linia Wisły była linią śmierci. Ostatni odcinek serialu Reset poświęcony był głównie planowi obrony naszego kraju na linii Wisły. De facto oznaczałoby to oddanie bez walki całej wschodniej Polski. Plan zatwierdzony przez ówczesnego ministra obrony narodowej Bogdana Klicha był konsultowany z Donaldem Tuskiem. W razie rosyjskiego ataku pod okupacją znalazłyby się takie miasta jak Białystok, Lublin, Rzeszów czy Siedlce. Warto w związku z tym przywołać stanowisko pana Sikorskiego. To jest notatka związana z jego rozmową z panem Ławrowem we wrześniu 2009 roku. I tutaj pan Sikorski, referując tę rozmowę, stwierdza rzecz następującą. Odnotowałem celowość dalszych konsultacji polsko-rosyjskich na temat bezpieczeństwa w duchu demilitaryzacji. Obecność wojsk rosyjskich na tych terenach oznaczałaby mordy, gwałty i grabieże na polskich cywilach. Dziś posłowie opozycji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, deklarują, że ważne są dla nich kwestie bezpieczeństwa, ale to za czasów PO-PSL zlikwidowano 629 jednostek wojskowych. Bezpieczna Polska leży chyba wszystkim na sercu, posłom i posłankom Koalicji Obywatelskiej również. Ponadto za rządów Koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego powstała Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dostrzeżono w niej zagrożeń wynikających z neoimperialnej polityki Federacji Rosyjskiej. Została opublikowana w 2013 roku, rok przed agresją Rosji na Ukrainę. Polska wspiera również istnienie niezależnej i suwerennej Ukrainy. W efekcie tych zmian sytuacja bezpieczeństwa Polski znacząco się poprawiła. Zagrożenie w postaci dużego, konwencjonalnego konfliktu w tej części Europy jest obecnie bardzo mało prawdopodobne. W 2014 roku była pierwsza agresja na Ukrainę. No to
to proszę sobie wyobrazić, jaką ci ludzie mieli, jakie ci ludzie rządzący Polską mieli pojęcie o zagrożeniach dla naszej ojczyzny. To za czasów rządu Donalda Tuska fiaskiem okazały się rozmowy z USA na temat budowy tarczy antyrakietowej. Jak ujawniono w serialu dokumentalnym Reset, Donald Tusk sabotował negocjacje, ponieważ obawiał się gróźb ze strony Władimira Putina. Zatajono także propozycję złożoną polskiemu premierowi przez Putina. Chodziło o rozbiór Ukrainy. Moim zdaniem to zdrada, po prostu zdrada stanu. Coś niebywałego, wie pan, no to co by się stało, to by była spalona ziemia. Wiemy, widzimy dzisiaj, co się dzieje na Ukrainie. Wśród ponad 600 zlikwidowanych jednostek wojskowych za czasów rządów PO-PSL były znajdujące się we wschodniej części Polski 18 Batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku, 3 bataliony zmechanizowane w Rzeszowie i Przemyślu oraz Batalion Polsko-Ukraińskich Sił Pokojowych w Przemyślu. Po 2015 roku wraz z dojściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości zaczęto przywracać jednostki. Zwiększono także liczebność polskiej armii i nakłady na zbrojenia. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę offsetową do kontraktu na zakup śmigłowców Apache. Ceremonia odbyła się w zakładach Boeinga w amerykańskim stanie Arizona. O szczegółach Aleksander Wojak. W sierpniu Departament Stanu zatwierdził Polsce sprzedaż 96 nowoczesnych śmigłowców uderzeniowych Apache. Jest to pierwsza z całego szeregu umów offsetowych. Zaczynamy od umów offsetowych, bo tak stanowi polskie prawo. Jesteśmy w procesie negocjacji warunków szczegółowych pozyskania 96 helikopterów uderzeniowych Apache. Szacujemy, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę główną, umowę wykonawczą. Terminy dostaw chcemy, żeby były jak najszybsze. Podczas dzisiejszej wizyty w Dęblinie premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w przeciwieństwie do poprzedników obecny rząd powiększa zasoby polskiej armii. Inwestujemy potężne środki w polską armię. Jakie to środki? Z poziomu 37 miliardów złotych za czasów Platformy Obywatelskiej ten wzrost w tym roku sięgnął 137 miliardów złotych. Proszę porównać, 37-137, a w przyszłym roku będzie to ponad 150 miliardów złotych. Ta skala jest przeogromna. Śmigłowce mają kosztować 12 miliardów dolarów, czyli ponad 50 miliardów złotych. Jest to jednak cena maksymalna, która może ulec zmianie. Opłaca się w to bezpieczeństwo inwestować, dlatego że my wszyscy dzięki temu nie stracimy własnych domów, nie będziemy musieli składać ofiary życia. W ramach zatwierdzonej dziś umowy dotyczącej współpracy offsetowej Amerykanie zaoferowali m.in. możliwość serwisowania przez Polskę maszyn. Istotą offsetu jest zawsze pozyskanie jak największych możliwości i zdolności zarówno dla sił zbrojnych i tutaj rozumiem przez to, że zdolności operacyjne sprzętu w wyniku posiadanych zdolności wynikających z offsetu wzrosną. Po prostu będzie to wynikało z możliwości serwisowych, naprawczych. Zanim transakcja zostanie sfinalizowana, Stany Zjednoczone udostępnią Polsce 8 śmigłowców Apache. Śmigłowce mają do nas trafić na początku przyszłego roku. Sprawy dotyczące naszego uzbrojenia i pewnego konsekwentnego działania w tym, że my już te śmigłowce fizycznie pozyskujemy i będziemy je włączać do funkcjonowania w ochronie polskiego nieba, polskich granic, to nie są mrzonki, to nie są jakieś słowa, które są wyrwane z kontekstu, tylko jest to po prostu konkretne działanie. Te śmigłowce, dobrze, że one w Polsce będą, ale pamiętajmy o tym, że w razie, gdyby cokolwiek stało się w okolicach Chin, to Amerykanie zabiorą te śmigłowce, ich po prostu nie będzie, a sprzęt, którego nie ma, są wyszkoleni piloci, no niestety nie latają. W 2023 roku polski rząd przeznaczył na obronność 3% PKB. W przyszłym roku kwota ta wzrośnie do ponad 4% PKB. Nigdy Polska ani Europa Środkowo-Wschodnia nie miała takich śmigłowców. I co ważne, Rosjanie bardzo się ich boją. Mówię tutaj o dowódcach, którzy wiedzą, czym to pachnie, jeżeli na polu walki pojawią się Apache wspólnie z Abramsami. W poniedziałek Departament Stanu USA ogłosił również podpisanie z Polską nowej umowy na pożyczkę w wysokości 2 miliardów dolarów. Środki mają służyć modernizacji polskiej armii i wzmocnieniu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Aleksander Wojak, Telewizja Republika.
Polska rozważa wzmocnienie kontroli na granicy ze Słowacją. Ma to związek z problemem nieszczelności słowackich granic. Szlakiem bałkańskim przez Słowację do Polski dostawać się mają nielegalnie migranci. Decyzję o wzmocnieniu kontroli ma ogłosić w najbliższym czasie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już od jakiegoś czasu informujemy, że widzimy napływ migrantów ze szlaku bałkańskiego. To osoby, które podróżują przez Słowację czy przez Czechy. Rzeczywiście w tym roku zatrzymaliśmy już prawie 600 osób na tym odcinku granicy południowej. W tamtym roku w tym samym czasie było to około 120 osób. Więc rzeczywiście zwłaszcza w ostatnich tygodniach napływ migrantów z tego kierunku jest duży. Straż Graniczna już jakiś czas temu wzmocniła kontrolę na odcinku południowym, a to są tylko kontrole drogowe na drogach dojazdowych, przy szlakach komunikacyjnych, kontrole legalności pobytu. My jako formacja nie możemy prowadzić kontroli granicznych, to są granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Kontrole graniczne są zakazane, musi być zapewniona swoboda podróżowania. Nie trzeba iść do kina, bo już zwiastun Zielonej Granicy Agnieszki Holland zawiera wiele manipulacji. Reżyserka próbuje w nim przedstawić polskich strażników granicznych jako sadystów i degeneratów, którzy pastwią się nad migrantami. Na filmweb.pl recenzenci nie zostawili na filmie suchej nitki. Filmy można tam oceniać w skali od 1 do 10. Średnia Zielonej Granicy to zaledwie 2,9. Mamy prawo się spierać, mamy prawo mieć różne opinie na dany temat, ale to, że to jest nasza wizytówka, dlatego że umówmy się, jakieś zachodnie kraje rzadko mają kontakt z Polską, prawda? I poprzez taki film raz na jakiś czas dowiadują się, co tam w Polsce słychać. I nagle obraz Polski jako po prostu jakiegoś strasznego kraju, tych pograniczników, jako bezdusznych ludzi. Wiemy o tym, że zanim powstał ten mur, ludzie zaczęli się już obawiać. Były takie sytuacje, gdzie matki zabierały dzieci, wywoziły do Białegostoku. Ludzie się zamykali w domach, nie wychodzili po zmroku, dlatego że kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów szły, łapały za klamki, próbowały otwierać samochody, wchodzić do domów, do stodół. Opanowały, zamieszkiwały pustostany. Przecież my byśmy mieli dokładnie to samo. Przecież nie trzeba mówić, jaka mogłaby być przyszłość. Wystarczy włączyć telewizor, internet i zobaczyć, co się dzieje w innych krajach, tam gdzie nie było takiej polityki ochrony. W Faktach TVN ukazał się materiał na temat wydawania polskich wiz w Ugandzie. Z relacji stacji wynika, że mieszkańcy Afryki, którzy zapłacili za otrzymanie wizy, czują się teraz oszukani przez polski rząd. Tymczasem Ugandyjczycy, którzy wierzyli, że dostaną wizy, w rzeczywistości płacili pośrednikom, oszustom, którzy nie mieli żadnego wpływu na przebieg procesu wizowego. Nieścisłości w nowych rewelacjach TVN-u jest znacznie więcej. Materiał wyemitowany przez Fakty TVN to zbiór manipulacji i sprzeczności wewnętrznych. Wszystko po to, by przekonać widzów, że afera wizowa to poważna sprawa. Dziennikarstwo zaangażowane. Przede wszystkim to nie polskie służby konsularne wyłudzały pieniądze od Ugandyjczyków. Zajmowali się tym pośrednicy oszuści, którzy nie mieli absolutnie żadnego wpływu na przebieg procedur związanych z wydawaniem wiz. Zdecydowanie najciekawsze w całej sprawie są dwa nazwiska: Baba Andrew Buluba i Bruce Kwikiriza. To właśnie oni wystąpili w materiale TVN. Kim jest Baba Andrew Buluba? Widzom TVN przedstawiono go jako ugandyjskiego dziennikarza. To on zadawał pytania oszukanym Ugandyjczykom. Tymczasem okazuje się, iż pełni on funkcję pracownika gabinetu prezydenta Ugandy, Yoweri Museveniego. Polityk ten ma bardzo dobre relacje z rosyjskim zbrodniarzem Władimirem Putinem. Oprócz tego prezydent Ugandy zasłynął też z podpisania w maju tego roku ustawy, która zakłada karanie śmiercią homoseksualistów. Z kolei drugi z bohaterów materiału, Bruce Kwikiriza, od kilku lat mieszka w Brukseli i pracuje w belgijskich instytucjach rządowych. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na dzisiejszej konferencji mówił o odpowiedzialności Niemiec za sądownictwo w okupowanej Polsce w latach 1939-45. Niemieckie sądy stosowały prawo karne III Rzeszy, które odrzucało zasady określoności i niedziałania prawa wstecz. Realizowało zasadę segregacji rasowej, stosowało rozporządzenia o wprost eksterminacyjnym charakterze. Niemiecka Republika Federalna, wbrew deklaracjom, wbrew sloganom, wbrew słowom, które często słyszymy z ust
polityków niemieckich nie wywiązała się swojego elementarnego zobowiązania, zadania, wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy tych zbrodni się masowo dopuszczali. Strasznych, ludobójczych zbrodni również na Polakach. Pan prezes był uprzejmy tutaj przywołać 15 tysięcy wyroków śmierci, ale to są konkretni ludzie, konkretne nazwiska, ale za tym też po drugiej stronie kryją się też konkretni sędziowie, konkretni ludobójcy, którzy w sposób nieludzki wydawali te wyroki. Skazywali na śmierć, a pozostałych w większości na obozy. Obozy, które wiadomo też z reguły kończyły się śmiercią. Niemieckie sądownictwo było elementem niemieckiej machiny zbrodniczej, eliminacji, eksterminacji, terroru i eksterminacji narodu polskiego. Naszym obowiązkiem jest o tym głośno mówić i przypominać. Ale wobec zaniechań Niemieckiej Republiki Federalnej, która, nie kryjmy tego, powiedzmy szczerze, w sposób cyniczny, świadomy, zrobiła wszystko, aby nikt z tych zbrodniarzy nie poniósł odpowiedzialności, aby ta odpowiedzialność się rozmyła. Naszym obowiązkiem jest te fakty przypominać. Stąd dziękuję panu prokuratorowi Pozorskiemu, że w ramach nadzorowanych przez siebie działań procesowych doprowadził do podjęcia działań, też tych formalnych, kierowanych pism, wniosków do strony niemieckiej o wyjaśnienie, czy doszło do procesów rehabilitacyjnych w sprawach, w których zapadały te haniebne, zbrodnicze, ludobójcze wyroki. 579. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W nocy ogłoszono alarm przeciwlotniczy na terenie całego kraju. Nad obwodem Dodeskim na południu Ukrainy zestrzelono w nocy 19 dronów Shahid i 11 rakiet Kalibr. Broniąca się przed rosyjską agresją Ukraina kontratakuje coraz śmielej. Od początku roku dokonała już ponad 200 nalotów z wykorzystaniem dronów, których celem były lokalizacje na terenie Rosji oraz na okupowanym Krymie. W nocy ogłoszono alarm przeciwlotniczy na terenie całej Ukrainy. Siły powietrzne poinformowały, że Rosja wystrzeliła rakiety Onyx i Kalibr oraz drony typu Shahid. Głównym celem ataku był obwód Odeski, w tym infrastruktura portowa w tym regionie. Jak powiadomił szef tamtejszych władz Oleh Kiper, w Odessie wybuchł pożar w jednym z budynków. Według części mediów celem ataku był hotel Odessa, w którym miała mieścić się kwatera ukraińskiego wojska. Doszło także do innych zniszczeń infrastruktury. Wróg podstępnie zaatakował nasze porty. Znacznych uszkodzeń doznał dworzec morski w Odessie. Doszło do pożaru w budynku hotelu, który od kilku lat jest zamknięty. Rakiety Onyx zniszczyły magazyny zboża, przekazały w komunikacie Siły Obrony Południa. Na Ukrainę dotarły już pierwsze amerykańskie czołgi Abrams, które wkrótce mają wzmocnić kontrofensywę. W nadchodzących miesiącach kolejne z 31 obiecanych Abramsów zostaną wysłane na Ukrainę. W wyniku ostatnich operacji ukraińskich sił specjalnych wymierzonych w cele w Sewastopolu, na zajmowanym przez Rosjan Krymie, zginęło 96 okupantów, w tym dowódca floty czarnomorskiej admirał Wiktor Sokołow. Zniszczono też okręt desantowy Mińsk, przekazały siły operacji specjalnych ukraińskiej armii. Scenarzyści z Hollywood po 146 dniach protestów ustalili wstępne porozumienie z największymi wytwórniami filmowymi Fabryki Snów. Strajkowali, bo domagali się m.in. podwyżek pensji i uregulowania wykorzystywania sztucznej inteligencji. Spędziliśmy 6 tygodni na negocjacjach z firmami i w żadnym momencie nie chciały one poważnie zająć się kwestiami, które autorzy z całego naszego środowiska podnosili i które wymagają rozwiązania, aby utrzymać ten zawód jako opłacalny. Ogólnie rzecz biorąc, domagamy się podwyżki wynagrodzeń i dodatków, aby scenarzyści mogli robić karierę, pozostać w tym zawodzie oraz mieszkać i pracować w miastach takich jak Nowy Jork czy Los Angeles. Bardzo się martwię, a szczególnie o członków ekipy zdjęciowej. Makijaż, fryzury, kamery, światło, elektryka, cateringi. Ci ludzie pracowali po godzinach, a teraz nie mają z czego żyć. Nie mają dokąd pójść. My prosimy o naprawdę małą kwotę. Żądamy 2% zysków. Nie wiem, czy wszyscy to w pełni rozumieją. Myślę, że kiedy ludzie myślą o pisarzach, błędnie myślą o nas jako o multimilionerach w rezydencjach. I myślę, że mylą nas z właścicielami tych studiów. Scenarzyści obawiali się, że zdolna do wymyślania fabuły sztuczna inteligencja pozbawi ich pracy. Porozumienie zostało zawarte z głównymi wytwórniami filmowymi i ma obowiązywać przez następne 3 lata. Scenarzyści wstrzymali pracę 2 maja, gdy ich negocjacje ze środowiskiem filmowym osiągnęły impas. Powodami protestu były m.in. zbyt niskie wynagrodzenia, za mało personelu na planach i brak kontroli nad wykorzystywaniem sztucznej inteligencji przy tworzeniu filmów. W
wstępne porozumienie nie kończy jednak problemów Hollywood. Od lipca strajkuje również Związek Aktorów SAG-AFTRA, który reprezentuje około 160 tysięcy pracowników. Przez protesty kalifornijska gospodarka straciła miliardy dolarów. Wiele produkcji filmowych zostało wstrzymanych. Jestem zszokowana sposobem, w jaki traktują nas ludzie, z którymi prowadziliśmy interesy. Szczerze mówiąc, nie mogę w to uwierzyć, jak daleko jesteśmy od siebie w tak wielu sprawach. Jak powołują się na biedę, że tracą pieniądze i dają setki milionów dolarów swoim dyrektorom generalnym. To obrzydliwe. Niech się wstydzą. Przerwa odbiła się negatywnie także na sytuacji operatorów, asystentów produkcji, a także firm cateringowych, sprzątających czy dostarczających kostiumy. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.